Chyba najbardziej budzący wyobraźnię panele w Davos był ten poświęcony przygotowaniom do tajemniczej choroby X, która mogłaby pochłonąć nawet 20 razy więcej ofiar niż osławiony COVID. Na szczęście szef WHO Tedros Ghebreyesus uspokoił wszystkich, że ta cała choroba X to była fikcja taka. To taka figura retoryczna. Po czym dodał, że pierwszą chorobą X był COVID. You may even call COVID as the first disease X. And this is. Witam was. No i rzeczywiście, temat choroby X nie jest nowy. Szukając w anglojęzycznym internecie w widełkach czasowych, pojawiają nam się artykuły datowane na 2018 rok. Jednak na dalszej liście WHO znajdowało się zagrożenie złowieszczo opisane jako choroba X. X oznacza nieznane, czający się patogen obecnie żerujący na zwierzętach z potencjałem dokonania niebezpiecznego skoku na ludzi i rozprzestrzeniania cierpienia i śmierci na całym świecie. No i tak sobie kontynuowałem zabawę z widełkami czasowymi. No i taka ciekawostka. Otóż na parę tygodni przed pojawieniem się COVID-a, czy w pierwszych tygodniach pojawienia się COVID-a, osoby wtajemniczone, osoby z branży, zaczęły mówić o tym, że zbliża się tajemnicza choroba X. Tutaj mamy CEPI, czyli koalicję pandemiczną, koalicję do przygotowywania się przeciwko pandemii, grudzień 2019. Ja przypominam, że w Chinach zaczęło się robić poważnie jakoś w połowie listopada. Co się stanie, gdy nieoczekiwanie zjadliwa grypa, SARS lub choroba X, jakkolwiek inna szybko rozprzestrzeniająca się infekcja wirusowa, rozprzestrzeni się na całym świecie, powodując pandemię? A tutaj Seth Berkley z Gavi, czyli szczepioneczki, również grudzień. Dzisiaj w hashtag WEF19, czyli Światowe Forum Ekonomiczne 2019, omawiamy chorobę X. Możliwość, że jeszcze nieznany patogen może wywołać następną pandemię. Liczba pojawiających się nowych patogenów wzrosła prawie trzykrotnie w latach 1940-2000. Ja tylko się spytam, ilukrotnie wzrosły zasoby badawcze, by móc wykrywać patogeny. Ile patogenów w latach 40. hasało po świecie, nie zostały wykryte, bo akurat ludzkość, przynajmniej w Europie, nie miała głowy do budowy laboratoriów. No i kolejny wpis Jeremy Farrar z CEPI, czyli ta pierwsza organizacja, październik 2019. Wybuch choroby X, który może zabić 80 milionów ludzi, jest na horyzoncie, a naukowcy potrzebują pomocy. No i zaraz potem wszystko pierdykło. Na horyzoncie pojawiła się choroba X, nadano jej nazwę i możemy dalej gonić króliczka. Czyli choroba X to taka choroba rotacyjna, coś jak funkcja marszałka w koalicji 13 grudnia. Choroba X to nieznane, na które czekamy. No i do pewnego stopnia to ma sens. Lepiej być przezornym, lepiej być ubezpieczonym, bo czy w naturze, czy w Wuhan w końcu coś się ulęknie. Szczególnie teraz czytamy, że pracują tam nad prawdziwym mózgotrzepem. Chińscy naukowcy tworzą zmutowany szczep koronawirusa, który atakuje mózg i ma 100% wskaźnik zabójstw u myszy. Przyznają, że istnieje ryzyko, że rozleje się on na ludzi. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to proszę Ciebie, wytrzymaj do końca, bo teraz będzie samo ważne. Otóż Ghebreyesus nawet nie próbuje ukrywać, że zwrot choroba X miała przyciągnąć uwagę, miała zrobić szum w mediach, nie tylko społecznościowych. This is X, it's attracting a lot of attention. And I hope you have seen in the social media. But it's not a new idea. The first time we used the terminology was in 2018. The discussions were in 2017. I was just new director general. As you know, we annually list the emerging diseases.
MERS could be one, Zika, Ebola, those we know. But then we said, there are things that are unknown that may happen. And anything happening is a matter of when, not if. So we need to have a placeholder for that, for the disease we don't know that may come. And that was when we gave the name Disease X. So Disease X is a placeholder for unknown disease. I just wanted to start by clarifying that because there is already a lot of attention. If I may, although COVID came immediately, we were preparing for COVID-like disease. You may even call COVID as the first disease X. And it may happen again. No już bardziej dosłownie się tego nie da powiedzieć. Oni mówią wprost, że to całe zamieszanie miało służyć wykreowaniu atmosfery potrzeby podpisania traktatu pandemicznego. After we started putting a placeholder, you know, the first that came was in the disease X is COVID. So we have experience now and we are preparing based on that experience. A lot of assessment has been done by independent panels and experts. And based on the recommendation, many initiatives have already started. And then the other key in order to have better prepared and to address the disease X is the pandemic agreement. The pandemic agreement can bring all the experience, all the challenges that we have faced and all the solutions into one. And that agreement can help us to prepare for the future in a better way, because this is about a common enemy. And without a shared response, starting from the preparedness, we will face the same problem as COVID. And deadline for the pandemic agreement is May 2024, and member states are negotiating. This is between countries. And I hope they will deliver this pandemic agreement by that time, on the deadline. I teraz zwracam Waszą uwagę na pewien nieuchwytny mechanizm. Mamy towarzystwo, nazwijmy to towarzystwo 1%, które nie ukrywa, że wykreowało atmosferę pod podpisania ważnego dokumentu. Mamy powiedzmy 90% społeczeństwa, które nie śledzi informacji. Coś tam powiedzą w telewizji, coś się przeczyta w mediach korporacyjnych i oni tam mówią, okej, jest jakaś straszna choroba, prędzej czy później się pojawi, lepiej być przygotowanym, niech oni podpiszą ten traktat. Uważam, że w tym rozumowaniu, na pozór całkiem sensownym, bądź zapobiegliwy, bądź przygotowany, no jest jednak... Jest skrót myślowy, który akurat tutaj nie działa, bo nie może się przygotować na chorobę, której nie ma. Jeżeli się okaże, że na choróbsko, które nagle się pojawi, nie działają lekarstwa czy szczepionki i z tego, co masz, no kurde, nie za bardzo da się zmiksować, to ty nie jesteś przygotowany. Owszem, możesz przygotować sobie wcześniej infrastrukturę, łóżka, jakieś centra dystrybucji, biurokrację, procedury, ale to jest wszystko. Jednak najważniejsze przy walce z chorobą jest możliwość dostarczenia leku bądź szczepionki. Jak to nazwijmy? Nie mówimy tylko o ostatnich latach, ale generalnie, tak? Jak to wszystko wygląda? A oni mówią, że dajcie władzę w ręce organizacji, która zawiodła. No kurde, zawiodła. Wszystko się posypało, prawda? Teraz jest dobrze, tam te rozmowy, że my tam wnioski powyciągaliśmy, teraz mamy doświadczenie, dajcie nam władzę. I co robi to pozostałe 9%, no bo 90 plus 1%, nazwijmy to 9% osób zainteresowanych, które widzą siebie jako antysystem, jako opozycję do systemu, która patrzy na ręce. I co się dzieje? I zamiast
zwracać uwagę na to, że jest już dopychany kolanem dokument, który pozbawi kraje części suwerenności, jeżeli chodzi o zdrowie, o walkę z chorobami. To oni się skupiają na tym, że ten panel ma niejako zaanonsować wypuszczenie nowej choroby. Panowie się spotykają i oni nie mówią wprost, ale dają takie znaki, tak, że niektórzy już nawet mówią, datę już na mediach społecznościowych możemy poznać, że to jest kompletny pierdolec, tak? Jakiś dziennikarz z Rebel News pyta się Adhamenona, kiedy on ją wypuści. Kiedy Chińczycy ją wypuszczą w porozumieniu z Tedrosem, bo w końcu to jego się pytają. Mr. Tedros, what is disease X? And when is China going to release it? Ja nie wiem, jak bardzo śledzicie wątek choroby X, ale ja trafiłem na artykuły, które w sposób poważny, w alarmistycznym tonie, donoszą, że powstaje już szczepionka na chorobę X. To jest działanie z premedytacją, albo niezrozumienie tematu, albo ta cała antysystemowość kończy się na pogoni za wyświetleniami i może jakimiś donatami. Więc to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ dopychany kolanem jest traktat, który pozbawi państwa narodowe części kompetencji. Tak w tym wypadku chodzi o zarządzanie walką z chorobami zakaźnymi. Ale popatrzcie z naszej perspektywy. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Co roku słyszymy o tym, że Unia Europejska zabiera nam kompetencje, że to jest bardzo postępowe i tolerancyjne. W kwestii prawa mamy te wszystkie Strasburgi, prawda, gdzie każdy może się odwołać do instytucji ponad polskimi sądami. Teraz dochodzi coś nowego. Teraz w kwestii zdrowia. I jesteśmy opiłowywani. Państwa narodowe są opiłowywane z ważnych kompetencji. Na końcu to państwa narodowe zostaną tylko po to, by zbierać od nas podatki. A jak nam wprowadzą cyfrowe pieniądze, to może w ogóle będą z automatu one gdzieś tam na serwery zagraniczne trafiały. I kompetencje mają przejść w ręce instytucji, która zawiodła. Możemy dużo mówić na temat WHO, ale w tym wypadku zawiodła. WHO jest dotowane przez Stany Zjednoczone, przez Chiny, może nawet w odwrotnej kolejności, jeżeli chodzi o ilość dotacji. Nie wiem, jak przez to kilka lat się sprawy pozmieniały. Przez prywatnych filantropów, jak chociażby kapitał z fundacji Billa Gatesa. A my gonimy za szurią najwyższej próby. Za parę miesięcy domknie się traktat pandemiczny, a my jesteśmy w malinach. Za chałupą, z gołą dupą. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś zainteresuje, może was coś ominęło. I oczywiście zapraszam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. To wy jesteście wsparciem. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.